Cześć! Hybryda Wokenbook od EOEZION to przedstawiciel najtańszej imitacji Microsoftowego Surface'a, jakie można znaleźć na chińskich platformach handlowych. Karta do naszej recenzji sprzętu mignęła właśnie w rogu. W tym materiale sprawdzimy, czy na tym skromnym sprzęcie da się grać. Już na wstępie zaznaczę, tak, wiemy, że ten sprzęt nie jest przeznaczony do grania i wiedzieliśmy, że wyniki w grach będą fatalne. Dlaczego zatem zrobiliśmy ten materiał? Szczerze? Cóż, w branży IT jest taki okres, na który mówi się sezon ogórkowy. I zgadliście, sezon ten właśnie trwa. Premier sprzętu jak na lekarstwo, więc postanowiliśmy się pobawić. Hybryda, którą będziemy maltretować, posiada czterordzeniowy, czterowątkowy procesor Intel Atom Z3735F z taktowaniem bazowym 1,3 GHz, max to 1,8 GHz. Do tego mamy 2 GB RAM DDR3 i intelowską Integrę HD Graphics z rodziny Baytrail. Jednak najważniejszy parametr tej hybrydy to cena. Urządzenie może być Wasze za około 800 zł. Link do sklepu Light in the Box znajduje się w opisie. OK, do rzeczy. Wynik w Cinebench to zaledwie 0,65 punkta. W 3-markowym teście CloudGate mamy 641 punktów. Czyli jak widać jest to bardzo słaba jednostka i szybko okazało się, że aby uzyskać w miarę płynny gameplay, konieczne było wyłączenie Windowsowego Defendera, który zgarniał zbyt dużo z naszych skromnych zasobów. Wszystkie tytuły odpalamy w natywnej rozdzielczości, czyli 1280x800. O wszystkich odstępstwach od tej reguły powiem. Zaczynamy z przytupem. Drugi Half-Life po ustawieniu minimalnych detali pokazał niezłą rozpiętość. Od 100 klatek do nawet setki. W Holy Potatoes A Weapon Shop z rozdzielczością zjechaliśmy do 1280x600. Po tym zabiegu bohaterów dozbrajaliśmy płynnie. Gdyby Deep Dungeon of Doom nie działał płynnie na tej maszynce, to byłby to powód do zmartwień. Na szczęście nie musimy sobie tym zawracać głowy. Gra działa płynnie. FTL bez niespodzianek. Płynny gameplay bez grzebania w opcjach. Red Alert w trzeciej odsłonie przy ustawieniu niskich, ale nie najniższych opcji był bardzo łaskawy dla naszej hybrydy. Stabilne 30 klatek. Odświeżony Super Frog w edycji HD był super płynny. I to w natywnej rozdzielczości. Kingdom natomiast oscylował na granicy płynności. Remaster Heroes of Might and Magic 3 bez niespodzianki. Płynna gra zarówno na mapie świata, jak i podczas potyczki. Burnout Paradise nas zaskoczył. Nie musieliśmy nawet schodzić z rozdzielczością poniżej natywnej. Po ustawieniu minimalnych detali mamy 20-35 klatek, ale zdarzają się sporadyczne dropy do poniżej 20. Kontrowersyjny indyk Party Hard działał bez zająknięcia. Legend of Grimrock przy najniższych detalach pokazał skaczące 30-60 fpsów. Z ciekawości odpaliliśmy kultowego Fallouta 2. Zero problemów, płynny i przyjemny gameplay. W Bridge Constructor Medieval profil graficzny ustawiamy na fast i mamy rezultat w postaci 30-60 klatek. W klimatycznym Her Story nie mogło być inaczej. Tytuł w 100% grywalny i to przy domyślnych ustawieniach. Galaxy on Fire 2 HD w natywnej rozdzielczości i przy najniższych opcjach graficznych pokazał nam od około 40 do 60. Tickets to Ride to jeden z tych tytułów, dla których ten sprzęt został stworzony. 0, wszystko działa płynnie, bez grzebania w opcjach. Death Rally trzymał stabilne 30 klatek, ale dopiero przy najniższych ustawieniach. Zmiana choćby o jeden poziom detali wyżej powodowała spadek klatek do kilkunastu. Evil Defenders był płynny dopiero po zejściu z rozdzielczością do 800x600. Niestety jest to jedyny ratunek, bo gra nie pozwala na zmianę detali graficznych. Torchlight po obniżce do 640x400 mieścił się w przedziale klatkowym 20-40. Creeper World 3 nie sprawiał problemów. Nieważne co się dzieje na ekranie, cieszymy się płynną rozgrywką. Anomaly Wars on Earth przy najniższych detalach i po zjechaniu do 1024x640 działał w przedziale klatkowym od 20 do 30. Teleglitch w wersji Die More nie stanowił wyzwania dla testowanej maszynki. Nawet w wielkich salach gra była płynna. W turowym Grid Corp nie przeszkadzało nam, że klatki spadały do 20. To w końcu mało dynamiczny tytuł. Tak więc mamy 20-30 klatek przy minimalnych detalach w natywnej rozdzielczości.
Hammer Watch grywalny zrobił się dopiero po ustawieniu opcji na minimalne, ale pozwolił pozostać na 1280x800. W Contraption Maker ustawienia detali wysokie i gra działa nienagannie. Nie mogliśmy nie sprawdzić CSGO. Niestety nawet przy minimalnych i przy rozdzielczości 800x600 gra nie jest grywalna. W szczycie kilkanaście klatek. I tym akcentem kończymy ten materiał. Jak mogliście zobaczyć, hybryda Wokenbook radzi sobie tylko ze starszymi tytułami przy detalach ustawionych najczęściej na minimalne, czyli wszystko zgodnie z protokołem. Streamowanie gier z mocniejszej maszynki to zdecydowanie lepszy pomysł w tym przypadku niż zmuszanie intelowskiej Integry z rodziny Baytrail do pracy. Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć recenzji tego sprzętu, to odsyłam do naszego materiału i niech kiepskie osiągi w grach Was nie zniechęcają do tego laptopu-tabletu. Pamiętajcie, że nie został on stworzony do grania, a jego najmocniejszym argumentem jest cena. To już wszystko w tym klipie. Cześć!